Edyta Szewczyk, witam Państwa w poniedziałkowej audycji Goście Dynia. Dzisiaj w Studio Katolickiego Radia Diecezji Płockiej mam przyjemność gościć księdza Łukasza Chruściela z Diecezjalnego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej oraz redaktora naczelnego KNC Płock. Witam, szczęść Boże. Witam serdecznie, pozdrawiam radiosłuchaczy i dziękuję za zaproszenie do radia. Będziemy przez najbliższe kilkadziesiąt minut mówić o tym, co Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej robi na co dzień, a robi sporo. Na początek zaprosimy na ważne wydarzenie, trzecią pielgrzymkę ministrantów do Czerwińska. Tak, to już trzecie spotkanie nasze w Czerwińsku. Goszczą nas salezjanie. Co roku spotykamy się w trzecią sobotę miesiąca u Salezjanów w Czerwińsku w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Zapraszamy wszystkich ministrantów na tą decyzyjną pielgrzymkę. W tym roku spotykamy się razem z księdzem biskupem Piotrem Liberą, który odznaczy w tym roku najlepszych ministrantów w dwóch kategoriach. O tym powiemy troszeczkę później. Mhm. Pierwsze spotkanie, które odbyło się trzy lata temu, było pod hasłem Viva Christorei". Przeżywaliśmy to święto razem z Błogosławionym Sanchezem, młodym chrześcijaninem, który oddał swoje życie za wiarę. Rok temu, z racji na rok świętego brata Alberta, spotykaliśmy się pod hasłem Bądź dobry jak chleb. W A. tym roku, z racji roku, na rok świętego Stanisława Kostki, Kostki, spotykamy się pod hasłem Ad Majora Natus Zwyczajem lat ubiegłych spotykamy się na Eucharystii, na wspólnym koncercie. Będą grupy rekonstrukcyjne, będzie wojsko. Nie, nie zabraknie atrakcji. Tak, nie zabraknie atrakcji i już teraz zapraszamy serdecznie. Będą zawody sportowe, grupy rekonstrukcyjne i oczywiście wyczekiwana na wszystkich loteria. Główną nagrodą jest zawsze rower górski, ten konkurs nazywa się Twój Szczęśliwy Numerek, czyli wśród wszystkich mm -hmm. uczestników, którzy zgłoszą się na tą pielgrzymkę, pod koniec tej pielgrzymki losujemy nagrodę główną, którą zawsze jest rower górski. Mm -hmm. Będą też atrakcje dla dzieci i można się wybrać na tą pielgrzymkę całą rodziną. Tak, zapraszamy serdecznie całymi rodzinami. Będą pokazy walk rycerskich, koncert, konkurencje sportowe, gry rekonstrukcyjne, zabawy dla dzieci, strzelnica, też pokazy pierwszej pomocy. W jaki sposób należy się zgłosić na tą pielgrzymkę? Najlepiej trzeba się zgłosić do swoich duszpasterzy w poszczególnych parafiach. Jednocześnie można przez specjalny formularz, który jest na stronie decyzjalnej Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, pod adresem www.dslp.pl w specjalny formularz pielgrzymka do, do Czerwińska. Tam też jest szczegółowy program z wypisanymi godzinami po kolei co się jak i kiedy będzie działo. To powiedzmy teraz o tych odznaczeniach, które zostaną przyznane w trakcie tej pielgrzymki. W tym roku Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej pragnie odznaczyć ministrantów naszej diecezji okolicznościowymi dwoma medalami w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria to ministrant z najdłuższym stażem to proboszczowie delegują jednego ministranta z decyzji. To odznaczenie jest jednorazowe, przyznawane z okazji Roku Świętego Stanisława Kostki. Mhm. Chcemy docenić tych mężczyzn, może już ojców i dziadków, którzy przez wiele, wiele lat służą w naszych wspólnotach parafialnych. Chcemy ich docenić i takim okolicznościowym dyplom, dyplomem, i medalem. Mhm. Druga kategoria to Ministrant Roku. W tym odznaczeniem chcemy nagrodzić ministrantów, którzy w poszczególnych parafiach pięknie służą systematycznie e, i troszczą się o piękno liturgii w naszych wspólnotach parafialnych i to odznaczenie od roku 2018 od roku jubileuszu Stanisława Kostki będzie przyznawane co roku też mhm. każdemu ministrantowi prosimy bardzo gorąco aby proboszczowie naszych parafii w diecezji wyznaczyli takiego ministranta to odznaczenie będzie przyznawane corocznie w czasie pielgrzymki do e, Czerwińska w czasie tej pielgrzymki służby liturgicznej. Mhm. E, ja tylko dodam, że medale wręczy Jego Ekscelencja, ksiądz biskup Płocki Piotr Libera. Myślę, że to będzie też taki zaszczyt, ogromny prestiż dla tych ministrantów, którzy odbiorą taką nagrodę. Oczywiście. E, to jest forma też takiego docenienia e, m, tych wspólnot parafialnych. Każda parafia może delegować takiego ministranta, a tak mi się wydaje, że w tych małych wspólnotach i dużych wspólnotach mhm. są naprawdę świetni ministranci, którzy oddają swoje serce, zapał w to, by to piękno liturgii było na co dzień pielęgnowane i rozwijane przez cały rok liturgiczny. Mhm. Mówiliśmy o pielgrzymce do Czerwińska, teraz porozmawiamy o pielgrzymce dużo dalszej, bo ministranci wybierają się do Rzymu. Szlakiem Świętego Stanisława Kostki. Pragniemy w roku jubileuszu 450 rocznicy śmierci Świętego Stanisława Kostki dotrzeć na Kwirynał do Kościoła Świętego Andrzeja, gdzie znajduje się grób Świętego Stanisława Kostki. Jest to pielgrzymka decyzjalna, na którą zapraszamy wszystkich ministrantów z całej decyzji. Zapisy też są dokonywane przez formularz, który znajduje się na stronie decyzjalnej. Gorąco zapraszamy i zachęcamy do udziału w tej pielgrzymce. Ona odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia. Na przełomie lipca i sierpnia. Mamy takie pragnienia, by też spotkać się z papieżem Franciszkiem na placu Świętego Piotra, a może uda się zorganizować audiencję prywatną Wałli Pawła VI. Byłoby wspaniale. Wszystkie informacje są dostępne na stronie, ja tylko przypomnę, www.dsldp.pl Formularze zgłoszeniowe i szczegółowe informacje, także zachęcamy Państwa do zajrzenia na tą stronę. Trwają w tej chwili zapisy na wakacyjne rekolekcje dla ministrantów. Tak, serdecznie zapraszamy do udziału w wakacyjnych rekolekcjach dla ministrantów. W tym roku przygotowaliśmy Dwa turnusy, jeden w górach, drugi nad morzem. Jaki jest cel takich rekolekcji? To jest takie podsumowanie pracy w ciągu roku i też forma letniego wypoczynku i nagrodzenia tych ministrantów z naszych parafii takim, taką formą letniego wypoczynku. Tam się odbywają warsztaty. Dziennikarskie, warsztaty lektorskie, warsztaty liturgiczne. Oczywiście łączymy formacje z wypoczynkiem. Codziennie jest wyjście w góry, wspólna Eucharystia, zdobywanie szczytów e, naszych polskich Tatr. Mm -hmm, bo m, będą dwa turnusy: jeden w górach, drugi nad morzem. Nad morzem. W tym roku po raz pierwszy chcieliśmy też e, zaprosić ministrantów nad nasze polskie piękne morze. Mm -hmm. I podejrzewam, będzie też czas na modlitwę i skupienie. Ale wypoczynek również. Mówimy dużo o świętym Stanisławie Kostce, bo to jest jego rok. W tym roku mija 450. rocznica jego śmierci, i też w związku z tymi obchodami został wydany komiks o świętym Stanisławie Kostce. Ten komiks jest w przygotowaniu. Mhm. To jest taka forma zwieńczenia jubileuszu właśnie tego 450. rocznicy śmierci Stanisława Kostki. To kiedy zostanie wydany? Ta pozycja zostanie wydana na ogólnopolską pielgrzymkę młodzieży, dzieci i młodzieży do Rostkowa. Mam nadzieję, że już może 15 sierpnia odbędzie się premiera tej książki w Rostkowie, w czasie obchodów diecezjalnych i ogólnopolskich rocznicy tego jubileuszu z udziałem kardynała Stanisława Dziwisza w Rostkowie. to taka bardziej przystępna, szczególnie dla młodszych forma. Tak, chcemy, aby święty Stanisław Kostka dotarł do młodych ludzi, bo on jest ich patronem, patronem dzieci i młodzieży w całej naszej ojczyźnie. Mm -hmm. Komiks o świętym Stanisławie Kostce zostanie wkrótce wydany, natomiast już została wydana Księga Służby Liturgicznej. Staraniem Duszpasterstwa Służby Liturgicznej z okazji roku jubileuszu świętego Stanisława Kostki wydaliśmy księgę służby liturgicznej. Ona zawiera dane personalne poszczególnych członków służby liturgicznej, ministrantów, lektorów, szafarzy, scholi. Wiemy, że jest dużo osób zaangażowanych w przygotowanie liturgii w naszych wspólnotach parafialnych. Mm -hmm. I warto, żeby te osoby były odnotowane w tych księgach. Jest to bardzo pomocne dla duszpasterzy, zwłaszcza wikariuszy. No właśnie chciałam zapytać, czy była taka potrzeba, żeby wydać taką księgę? Tak, zwłaszcza po translokatach zbliża się niedługo już czas zmian wikariuszowskich w naszych parafiach. Mm -hmm. I to jest tak, że wikariusze, gdy przychodzą do wspólnoty parafialnej, nowej tej wspólnoty, Często nie mają żadnych kontaktów teleadresowych, nie wiedzą ilu jest tych ministrantów, jak zaprosić, kogo zaprosić, w jaki sposób zaprosić na pierwsze zbiórki. A sięgając do takiej pozycji, do takiej księgi liturgicznej, można bezśmiało, szybko znaleźć kontakt. Też ta księga służy temu, żebyśmy się w końcu w naszej decyzji policzyli ilu tak naprawdę jest ministrantów mm -hmm. w naszej diecezji. I wiadomo, kto jest kim od razu. I jakie funkcje spełnia w tych zespołach służb liturgicznych w naszych parafiach. Czy księga jest opatrzona te dane personalne zdjęciami też? Nie. Zdjęcia natomiast są w naszych specjalnych legitymacjach, mm -hmm. które Duszpasterstwo służb liturgicznych już wydaje od trzech lat. Mm -hmm. W sumie już wydaliśmy około Ponad pół tysiąca. Ponad pół tysiąca. One zawierają właśnie zdjęcia, dane takie szczegółowe poszczególnych członków liturgicznej służby ołtarza, jak również specjalny chip, dzięki któremu można wchodząc do zakrysti e, odczytać, e, który ministrant jaką ma frekwencję na służbie liturgicznej w swojej parafii. Mm -hmm. To jest taka nowość, ale w wielu decyzjach już to dzieło również zostało podjęte i my w tym w, od trzech lat też propagujemy tą legitymację. Ona też pomaga nam weryfikować e, ministrantów, którzy biorą udział w Mistrzostwach Polski w piłkę nożną. Mhm. Ehm, czytam tutaj, że na te karty są też naklejane specjalne hologramy. Tak. Te hologramy symbolizują poszczególne posługi i funkcje, które ministranci sprawują w zespołach służby liturgicznej: C: ceremoniarz, A: animator, L: lektor i M ministrant. Mhm. Wspomniał ksiądz, że. Yy... Karty są wydawane m.in. po to, żeby policzyć, ilu ministrantów jest w diecezji płockiej. Wydanych zostało ponad 500 tych legitymacji. Rozumiem, że docelowo chcecie, żeby każdy ministrant w naszej diecezji taką legitymację posiadał. Tak, to jest nasze takie pragnienie, oczekiwanie. Tu gorąca prośba do dusz ale również samych ministrantów. Wniosek o taką legitymację można pobrać również z, nas, z naszej strony diecezjalnej, wypełnić, złożyć do księdza proboszcza i później ksiądz proboszcz wikariusz oddelegowany do opieki służby liturgicznej przekazuje ją nam do duszpasterstwa i my sukcesywnie taką legitymację wydajemy. Mhm. A jak ksiądz yy, szacuje ilu ministrantów yy, służy w naszej diecezji? Parafi jest około, 50 około ust... już? Nie, 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 to jest. Podejrzewam, że 20% legitymacji, mm -hmm. które wydaliśmy. 250 parafii około mamy w naszej decyzji. Wiem, że są bardzo małe wspólnoty parafialne, a szczycą się bardzo bogatą służbą liturgiczną. Wiem z relacji księżybiskupów, którzy wizytują w tych dniach nasze parafie i są pod wrażeniem pięknych zespołów liturgicznych, zwłaszcza właśnie w tych małych wspólnotach parafialnych. Proporcjonalnie podejrzewam, że to jest około 20%, które wydaliśmy mhm. dopiero e, dla naszej diecezji tych legitymacji. Także zachęcamy wszystkich do składania wniosków o, o taką legitymację. Czy ona jest bezpłatna? E, taki wniosek jest połączony, związany również, ta, każda legitymacja jest związana z, no, z jakąś opłatą, z tego względu, że my to zamawiamy z u zewnętrznego wydawcy. Za materiały trzeba. Po Za materiały zwrócić. również. No i e, ta karta jest uniko taka unikalna. E, ona zawiera w sobie ten chip i każda legitymacja ma swój numer. Mhm. I stąd będziemy chcieli właśnie, żeby e, po prostu legitymację się dokładnie policzyć. I mhm. e, to jest ważne dla nas, właśnie, dla naszego duszpasterstwa. Chodzi, oczywiście nie chodzi o ilość. Bardziej, może o jakość, ale też chcemy sprawdzić właśnie w naszej diecezji iluś ministrantów. Z okazji peregrynacji relikwii Świętego Stanisława Kostki, które trwają w naszej diecezji, jest specjalne nabożeństwo w sobotę przygotowywane przez dusz pasterzy dekanalnych służby liturgicznej. To jest taka dobra okazja do tego, by może odnowić przyrzeczenia ministranckie i też uzupełnić właśnie taką księgę służby liturgicznej, właśnie w tym dniu, kiedy to święty Stanisław Kostka patron ministrantów przybywa do poszczególnych wspólnot parafialnych w naszych dekanatach i w naszej diecezji. Myślę, że o legitymacjach ministranta to tyle. Pomówmy teraz o miesięczniku KNC, czyli Króluj nam Chryste. Duszpasterstwo Służby Liturgicznej redaguje ten miesięcznik. Od roku podjęliśmy współpracę z Domem Wydawniczym Świętego Wojciecha z Poznania. Które jest wydawcą ogólnopolskiego miesięcznika dla służby liturgicznej, Ta współpraca układa się bardzo dobrze. Do każdej parafii naszej decyzji docierają trzy egzemplarze, niektóre parafie zwiększyły nakład ze względu na ilość ministrantów w poszczególnych parafiach. W tej gazecie znajdą się materiały formacyjne, materiały na zbiórkę, ciekawe wywiady z ministrantami o ich pasjach, o ich e... Zamiłowaniach, jak również wiele ciekawych takich liturgicznych spraw dotyczących przygotowania e, liturgii w kościele, w parafii, jak również tych zbiórek, które odbywają się systematycznie w naszych parafiach. Pozycja obowiązkowa dla każdego ministranta. Gorąco polecam. Mhm. I dziękuję przy okazji wszystkim duszpasterzom, którzy zajmują się kolportażem w naszej diecezji tego pisma. Mm -hmm. Pomówmy teraz o sukcesie w Mistrzostwach Polskiej Liturgicznej Służby Ołtarza o Puchar KNC w halowej piłce nożnej. W sobotę 7 kwietnia odbyły się decyzjalne rozgrywki w piłkę nożną ministrantów naszej diecezji Opuchar KNC. Te rozgrywki odbywały się w Płońsku. To jest etap decyzjalny. Ponieważ w najbliższy weekend majowy długi, od 1 do 2 maja w Rzeszowie odbędą się 13 mistrzostwa piłki nożnej ministrantów o puchar Królu nam Chrysty. W, w sobotę 7 kwietnia do Pońska zjechało się 20, przybyły 22 drużyny z 19 parafii, w wyniku tych rozgrywek 3 parafie. Trzy drużyny z trzech parafii naszej diecezji w trzech kategoriach będą reprezentowały naszą diecezję w tych rozgrywkach ogólnopolskich i gratuluję tutaj w kategorii szkół podstawowych parafii świętej Anny w Smogorzewie, gratuluję, gratuluję również parafii świętego Jana Chrzciciela w Obrytem. W kategorii gimnazjalnej zwyciężyła ta drużyna i w kategorii ponadgimnazjalnej zwyciężyła parafia świętego Wojciecha w Zamskach. I oni będą reprezentowali naszą diecezję w rozgrywkach ogólnopolskich Mistrzostw Puchar Króluj Nam Chryste w Rzeszowie. Mhm. Trzymamy kciuki, żeby poszło naszym drużynom jak najlepiej. Owszem. Ciekawa jestem, jaki poziom reprezentują ministranci, którzy biorą udział w, tym, w tych mistrzostwach. Powiem szczerze, że moja drużyna z parafii świętego Michała Archanioła w Płońsku e, dwa, dwa lata temu wzięła udział e, w takich mistrzostwach. One były organizowane wówczas w Lublinie. Piękna impreza zorganizowana z rozmachem. E, świetna zabawa, doskonała m, atmosfera panowała na ośmiu halach e, pełnowymiarowych w Lublinie. Bardzo wysoki poziom reprezentują poszczególne drużyny w różnych parafiach w całym kraju. Powiem szczerze, że to zależy również od przygotowania takiego duszpasterskiego również księdza, który opiekuje się tym drużynami. Wiemy dobrze, że księża sami grają w piłkę nożną. W minionym tygodniu odbył się turniej ogólnopolski księży w piłkę nożną. Oni są często zawodowymi piłkarzami. Ja powiem szczerze, że właśnie wtedy w Lublinie był piękny koncert finałowy i koncert i turniej finałowy, gdzie zmierzyli się księża z naszej z drużyna polskich księży, która jest mistrzem Europy w piłkę nożną z drużyną reprezentacji Polski. Ten mecz był świetny. Nasi kapłani bardzo dobrze Grają w piłkę nożną. Także jeżeli komuś będzie po drodze, zapraszamy do Rzeszowa w długi weekend majowy, żeby zobaczyć zmagania, naszych, zmagania piłkarskie naszych ministra. I, I pokibicować im. im. W najbliższy weekend, w sobotę 21 kwietnia, miał się odbyć Dzień Skupienia dla lektorów. Już wiemy, że będzie zmieniona data tego wydarzenia. Tak, to będzie druga edycja takiego dnia skupienia dla lektorów naszej decyzji. Pierwszy taki odbył się rok temu w, w Wielkim Poście. Gościem specjalnym tego dnia był pan Dariusz Kowalski, znany nam wszystkim z serialu plebania, pan Janusz Tracz. On podzielił się wtedy pięknym świadectwem przeżywania, czytania, słuchania i przede wszystkim życia z Słowem Bożym na co dzień. W tym roku na poprowadzenie po, po tego dnia skupienia poprosiliśmy księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego, biskupa pomocniczego diecezji Łowickiej. Ze względów takich niezależnych od nas musimy przełożyć to spotkanie na inny termin. To będzie prawdziwa uczta Słowa Bożego. Myślę, że ci wszyscy, którzy słuchają, znają księdza biskupa Zawitkowskiego. Z pewnością przybędą na to spotkanie. Ono odbędzie się w Gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Skoro o Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku mowa, to możemy już dziś zaprosić na Dzień Otwarty. Tak, co roku z Dniem Otwartym w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku jest związana jeszcze jedna uroczystość. Otóż tego dnia zawsze odbywają się w murach Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Promocje na kolejne stopnie liturgicznej służby ołtarza. W tym roku zostaną promowani animatorzy i lektorzy z naszej decyzji, którzy przygotowują się w swoich parafiach do tych posług. Ten dzień otwarty w seminarium odbędzie się 19 maja. Zapraszamy serdecznie przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, jak również kandydatów do seminarium duchownego. Zapraszamy ministrantów z całej naszej diecezji również, aby wziąć udział w dniach otwartych w seminarium. A ja zapraszam na powtórkę naszej audycji dzi dzisiaj o godzinie 22.30. Przypomnę, że moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji goście dnia był ksiądz Łukasz Chruściel z diecezjalnego duszpasterstwa służby liturgicznej diecezji Płockiej oraz redaktor naczelny KNC Płock. Dziękuję bardzo i szczęść Boże. Serdecznie dziękuję radiosłuchaczom i Państwu, że zaprosiliście nas do studia i będziecie promować nasze duszpasterstwo służby liturgicznej.